kupiłam ci prezent. Balsam kapucyński, czajcie. Na jaką okazję? Kurwa, podobno mega niedobry. No tak po prostu, bo chyba cię kocham. A ja też kupiłem nam prezent. Tak? No taki do domu, ale z myślą o nas. Nie chcę ci zdradzać, ale jest to głównie dla ciebie przeznaczone. Ale ja też z tego będę korzystał. Szmatka do oczyszczenia. Mop. Nie dostałam okresu, więc idę dzisiaj wyrwać ósemkę. Kurwa, jak ja nie chcę tego robić. W sumie nie przeszkadza mi ta ósemka. Trochę pobolewa. Trochę mam przez nią krzywe zęby na dole. Ale tak poza tym to myślę, że jest spoko. O kurwa, ostatnie welo. Później już nie będzie welo. Ostatni moment na ucieczkę. Wchodzę, po prostu wejdę. Po prostu wejdę. Czemu kochanie? Twoje zdrowie. Zostaję to bez komentarza. Po co mi to było? Czemu ja to sobie zrobiłam? Jeszcze za to zapłaciłam? Nie wiem. Ja pierdolę, już mnie boli, a to dopiero jeszcze znieczulenie działa przecież. O Boże, szybko do domu i szybko jakaś bajeczka. Chcecie zobaczyć moją ósemkę? Co za pytanie, oczywiście, że chcecie. Wygląda tak. Kurwa, ogromna, ona jest większa niż mój paznokieć od kciuka, rejcie. Hit. Nie czuję buziaczków. Nie czuję buziaczków. To ty nic. A zobaczysz na nasze dzidzie? Tak. Jak, które ci się najbardziej podobają? Masz jakieś ulubioną dzidzie? No wiesz, jak mogę mieć ulubioną dzidzie, jak wszystkie dzidzie są moje ulubione. Aha! A ja piwka bym się napiła. Ale ty nie możesz jeszcze piwka się napić. Jak to? Bo jest gazowane. A gaz trochę, wiesz, moim zdaniem na taką dziurę lepiej tam nie gazować. Kurwa, pan doktor, kurwa, kapucynowski na odejście. Z Asią wpadliśmy w tym samym czasie na pomysł sprezentowania sobie czegoś. Ja to wszystko nagrałam. Tak? Okej, okay, no to teraz tylko wprowadzam. Na początku ja. Dobrze. To kupiłem dla kuzyna na urodziny. Bardzo lubię tą. No to zajebista, zajebista i niespodzianka. Co to? Trochę wygląda jak taka bombka. Aha. I ma lepszy filtr, bo ma metalowy, równy. Nalewka kapucyńska. Dobra, no to kapucyn będzie walić nalewkę kapucyńską. Tylko to w ogóle nie chce lecieć. To nalewka się pije za zdrowotności. Okej, okay. A nie kilona. Kielona. Sorry, my kapucyni pijemy kielona z tego. Nie mogę zbyt długo myśleć o swoim losie, bo zaczynam płakać. Nie był to dobry pomysł wyrywać ósemkę przed okresem, bo mam wrażenie, że jestem jakaś bardziej emocjonalna. Piłem sobie lody, kurwa, jest zajebiście, naprawdę. Kurwa, living my best life. Jakbyście się zastanawiali, czy wyrwać ósemkę, mega polecam. Jest zajebiście. Jest taka zabawa, kurwa. Takie śmiesznie. Ach, nie dam rady. O Boże. Staram się otworzyć buzię. To jest swój Max. Powiem ci coś, kapucynie. Majonezu nie mamy. Co? Majonezu nie mamy. Co? Majonezu nie ma. Magnesu? Majonezu. Magnezu. Majonezu, ja pier... Słucham? Ja mogę zrobić majonez. Z czego? Z jajek, z tłuszczu i z soli i musztardy. Dwa jajeczka. Czyli półtorej kubka. Ale oleju, nie wody, no kurwa. A, oleju, ojeju. Aż tyle jest majonezu. No. Możemy też z domu zrobić musztardę, jak chcesz. A nie dzisiaj. Chcę... Nie dzisiaj. Dobra, tam na razie tyle. Tak, może. Tyle. Jeszcze niby powinno być cytryna, ale my nie jemy cytrusów. Ale myślisz, że taka prawdziwy, taki prawdziwy polski majonez ma cytrynę? No właśnie, nie powinien. Ocet. Wiesz, ocet. Próbujemy z ocetem? Mhm. Ja lubię octowy majonez. Dlatego jest kutnia z winiary i kielecki, bo kielecki jest bardziej octowy. Nie, słuchaj, mi się słabo robi.
zrobiłeś swój pierwszy majonezik. Jak on ci smakuje? Nie jest zły. I co mówisz, że nie będziesz już kupować majonezu w sklepie? No chyba będę szukał najlepszej receptury.